taki był też pomysł na tegoroczną instalację, bo ona była z jednej strony praktyczna, a z drugiej strony no, pełniła swoją estetyczną funkcję. Stąd też rzeźba, jeżeli chcemy ją jakoś klasyfikować, no to przynależy do tego nurtu futurystycznego, czy no, futuryzm to były lata 20 ubiegłego wieku, no to bardziej postfuturystycznego. Wszystkim sponsorom, wszystkim patronom w imieniu Fundacji Nowa Przestrzeń Sztuki bardzo, bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję bardzo Ryszardowi. Witam Państwa bardzo serdecznie. Państwa obecność jest dla nas niezmiernie ważna, ponieważ okazuje, że te wszystkie zabiegi, żeby pozyskać finansowanie, żeby znaleźć partnerów, żeby zorganizować, mają głęboki sens, skoro przychodzi tak dużo ludzi, skoro tak wielu ludzi przyjeżdża z całej Polski i to z bardzo odległych miast. Rzeczywiście, jak Ryszard powiedział, gościmy tu sporo artystów i ludzi związanych ze sztuką, którzy przyjechali specjalnie dla tej wystawy. Bo to miejsce, czyli Plac Artystów w Kielcach, ten typ wystawy znalazł sobie już stałe miejsce na mapie artystycznej państwa, naszego kraju i cieszę się z tego powodu niezmiernie. Zjadacz kurzu odkurza miasto już od dobrych paru godzin, także jeżeli są wśród Państwa osoby palące, to możecie się nie krępować, papierosy, to co już zostało oczyszczone może być uzupełnione. Chciałem bardzo podziękować za zaproszenie, jest mi bardzo miło, że mogę tutaj przyjechać i mogę zrobić ten projekt. Dziękuję Fundacji Nowa Przestrzeń Sztuki, dziękuję partnerowi technologicznemu firmie GeoEco, Ministerstwu Miastu Kielce i Urzędowi Marszałkowskiemu i wszystkim innym sponsorom. Znajdują się dwa potężne filtry, przez które przechodzi powietrze i przechodzi tam wyżej, nad powiedzmy brew tego urządzenia, tej rzeźby i wychodzi dalej na zewnątrz, już tą formę tej rury puzonu, gdzie widać taką przeźroczystą strukturę, którą jest taka tak zwany smogwem. Tam są takie siatki z różnych metali oraz siatki z polimerów z różnymi jonami, które są w stanie wychwycić właśnie z powietrza miejskiego te najbardziej złowieszcze cząstki 10 PM2,5 i przesłać już oczyszczone dalej powietrze dalej na drugą stronę maszyny, gdzie jest ono wyrzucone w przestrzeń powietrzną miasta. Do tego wszystkiego mamy dwa czujniki. Jeden właśnie tam blisko wlotu, tam gdzie powietrze wchodzi i drugi powyżej, nad głową zjadacza. Jeden oczywiście bada powietrze miejskie, a drugi już daje wskazania tego powietrza, które przeszło przez baterię filtrów. Nasze czujniki zrzucają informacje na serwer, a na stronie zjadaczkurzu.org można porównać ich wskazania.